Czymś, co charakteryzuje wszystkie tygodnie i wszystkie tematy, jakimi się zajmujemy w Szkole Człowieczeństwa, jest to, że te kwestie są wspólne dla każdego człowieka. Każdy temat po kolei, który rozważamy od początku, to są pewne prawdy ogólne, które dotyczą każdego człowieka, niezależnie od tego, czy on jest wierzący, czy niewierzący, czy jest chrześcijaninem, czy wyzna jakąś inną religię. W tym tygodniu zajmowaliśmy się decyzjami i wyborami. Decyzje i wybory. Każdy człowiek, niezależnie od tego, gdzie mieszka, gdzie żyje, jaki jest, kim jest, czy wierzy, czy nie wierzy, jest zdolny do podejmowania decyzji i, co ważne, do odpowiedzialności za te decyzje. I w Szkole Człowieczeństwa patrzymy na wszystkie kwestie po kolei, które poruszamy, z takiej, powiedziałbym, szerszej perspektywy. Mniej patrzymy na te kwestie od strony duchowości czy teologii, a powiedziałbym, że bardziej od strony filozofii, a jeszcze ściśle mówiąc, antropologii filozoficznej, czyli nauki, która zajmuje się po prostu człowiekiem. A więc te rozważania, które mamy, też te wnioski, które wyciągamy, one są bardzo często oparte na rozumie, ale ten rozum jest oświecony i wspierany objawieniem Bożym. A więc wiele z tych prawd, o których mówimy, one są dostępne każdemu człowiekowi, dlatego że one są dostępne dla każdego człowieka, który używa rozumu. I dziś chcemy się przyjrzeć głębiej kwestii podejmowanych decyzji, wyborów. Chciałbym na początku poczynić taką uwagę wstępną, że oczywiście mówimy o wyborach moralnie obojętnych. Mówimy o wyborach moralnie obojętnych albo dobrych. Nie zajmujemy się kwestią decyzji czy wyboru między dobrem a złem, nie, bo to jest oczywiste, że nie ma w ogóle takiego, że zawsze wybieramy dobro, ale te rozważania i to, co chcemy powiedzieć, dotyczy decyzji i wyborów, które są moralnie obojętne albo dobre. I między tym chcemy rozważać, rozeznawać. Celem tego tygodnia, taki cel bardzo ambitny został postawiony. Na początku podręcznika te cele są wyznaczone i było napisane, że w tym tygodniu chcemy nauczyć się dojrzałego podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. Nauczyć się przez tydzień, po pół godziny codziennie dojrzałego podejmowania decyzji, to jest naprawdę karkołomny wyczyn. Jeżeli ktoś w tym tygodniu nauczył się dojrzale podejmować decyzje, już to z chęcią po spotkaniu uścisnę jego prawicę. Oczywiście w tym tygodniu chcieliśmy się w ogóle zbliżyć do tego, podjąć tą kwestię, zacząć chcieć uczyć się podejmować dojrzałe wybory, dojrzałe decyzje. I od początku rozważań zostaliśmy poprowadzeni bardzo ciekawą prawdą, którą wszyscy poznaliśmy, która jest dość oczywista, ale w praktyce często o niej zapominamy. Więc na początku poznaliśmy prawdę o tym, że brak decyzji, czyli powstrzymanie się od jakiejś decyzji, też jest decyzją. Że to, że ja powstrzymuję się od podjęcia jakiejś decyzji, to tak naprawdę znaczy, że ja podejmuję jakąś decyzję. I to jest ciekawe, że najczęściej jest to powiedzenie nie. Że kiedy mam do wyboru tak albo nie, a ja wybieram, powstrzymuję się, to mi się wydaje, że się powstrzymuję, ale tak naprawdę wybieram nie. Prosty przykład. Czy dzisiaj przyjść na spotkanie? Jest zimno. Nie wiadomo, czy to ogrzewanie działa. Nie wiadomo. Nie chce mi się, jestem zmęczony po pracy. Przyjść czy nie? Tak czy nie? Nie wiem. Zastanowię się. A może zobaczymy, jak to będzie. No i może nie ma tego człowieka. Więc prosty przykład, który pokazuje, że kiedy powstrzymujemy się od decyzji, to jest tak naprawdę powiedzenie nie. I bardzo ważne zdanie tutaj padło, że brak decyzji to najgorsza z decyzji. Brak decyzji to najgorsza z decyzji. Dlaczego?
Dlatego, że nie podejmując decyzji, ponosimy konsekwencje niepodejmowania tych decyzji. I owszem, kiedy podejmiemy złą decyzję, jasne, że też ponosimy konsekwencje, ale człowiek, który podejmuje decyzję, uczy się. Uczy się na swoich błędach, wyciąga wnioski, obserwuje, bo podjął jakąś decyzję, więc widzi konsekwencje. A nie podejmując, możemy nawet nie być tego świadomi, że i tak ponosimy do konsekwencje. Nie wiem, przykład prosty, że mam ogrodzenie przed domem, płot, powstrzymuję się, nie podejmuję decyzji, czy ten płot malować, czy nie. Mija pierwszy rok, drugi, trzeci i płot jest zniszczony. Konsekwencja powstrzymania się od decyzji pomalowania płotu i widoczne są konsekwencje. I tak możemy się przyjrzeć swojemu życiu, jakimś przestrzeniom. Ja w tych rozważaniach przyglądałem się pewnym sferom mojego życia kapłańskiego, krótkiego, ale widzę, że w pewnych kwestiach powstrzymywałem się od decyzji, na przykład w szkole, na katechezie i dziś zbieram tego żniwo gorzkie, że nie wychowałem, nie nauczyłem i dzisiaj już jest tak naprawdę za późno. Bo pewne rzeczy, że to jest nieważne, nieistotne, przymknąłem oko i dziś ponoszę tego konsekwencje. Na jednym z kursów ewangelizacyjnych pada takie hasło, które jest kluczowe dla niego, jest często powtarzane, że decyzje zmieniają życie. To jest bardzo ważna prawda. Decyzje zmieniają życie. Prosta rzecz. Zobacz, jak twoje życie się zmieniło poprzez jedno wydarzenie, że na przykład przyszedłeś na pierwsze spotkanie z seminarium Odnowy Wiary albo na kurs Nowe Życie. Jakby to życie wyglądało, gdyby tego wydarzenia nie było? I można jakąś inną decyzję zobaczyć i przyjrzeć się, jak to zmieniło moje życie, jak to wpłynęło, jakie konsekwencje, jakby wyglądało moje życie, gdyby tej decyzji nie było. Ja widzę, jak się zmieniło moje życie, że podjąłem decyzję jako taki łebek, że chcę być ministrantem. Jak to wpłynęło, jak to ukształtowało mnie, to, że byłem w kościele, przy parafii, przy wspaniałych księżach. Jak to wpłynęło, że w pewnym czasie jako kleryk zdecydowałem, że pojadę na kurs Szkoły Nowej Ewangelizacji, kurs Pawła, w ogóle nie wiedziałem, co to jest. I tam nauczyłem się pewnych rzeczy, wszedłem w pewne środowisko. Dzięki tej pierwszej decyzji też być może jest ta wspólnota. No, gdybym tam nie pojechał, no to bym w ogóle nie wiedział, że coś takiego jest, istnieje, jak to robić. I można tak zobaczyć, jak decyzje różnych ludzi zmieniają życie i zmieniają rzeczywistość. Jak moje decyzje zmieniły moje życie, jak decyzje innych. I to właśnie podjęcie decyzji zmienia życie. Brak podejmowania też przyniesie konsekwencje, ale najczęściej negatywne. Dlatego, że to jest najczęściej powiedzenie nie na jakieś zaproszenie. A więc w tym tygodniu byliśmy prowadzeni do tego celu, aby nauczyć się podejmować decyzje. Więc chciałbym, żebyśmy spróbowali sobie w kilku punktach przyjrzeć, co może być pomocne w dokonywaniu pewnych wyborów i podejmowania decyzji. To, co teraz, o czym powiem, ja bym to nazwał taką małą szkółką rozeznawania. Tego, że tak jak powiedziałem, w szkole człowieczeństwa jeszcze nie wchodzimy tak głęboko w duchowość, a bardziej patrzymy na różne kwestie od strony rozumowej, od strony wspólnej dla każdego człowieka. Oczywiście to wszystko jest zgodne z wizją człowieka, którą od początku w szkole człowieczeństwa poznawaliśmy, że człowiek jest stworzeniem Bożym, na obraz i podobieństwo Boga, z miłości do miłości, że jego natura jest pęknięta i tak dalej. Ciągle to mamy w głowie, dlatego żeśmy to tłukli przez 3 tygodnie, żeby to było dla nas oczywiste. Ciągle to mamy w głowie, w pamięci. I chciałbym, żebyśmy sobie poznali kilka zasad, kilka takich punktów, które pomogą nas nakierować, w jaki sposób podejmować wybory, podejmować decyzje. I tak jak mówię, tu chodzi
Tu chodzi o wybory, które są moralnie obojętne albo dobre. Mam kilka dobrych wyborów, kilka dobrych opcji i chcę wybrać najlepszą. I teraz zachęcam, żeby robić notatki, tych punktów jest kilka. Notowanie znacznie łatwi zapamiętanie tego i także powrót. Pierwsza rzecz fundamentalna, rozważania nas prowadziły w tym kierunku, to zgodność z celem. To jest bardzo ważne. I zobaczcie, że często tutaj w tym miejscu było to powtarzane i w podręczniku też bardzo często jest nam przypominane, jaki jest cel istnienia osoby ludzkiej, jaki jest cel istnienia mnie. Jaki to jest cel? Tak. Żeby to zebrać, tworzyć pewną syntezę, posługujemy się sformułowaniem świętego Ignacego z Loyoli, który powiedział, że człowiek jest stworzony po to, aby Pana Boga naszego chwalił, czcił, Jemu służył i przez to zbawił duszę swoją. Święty Ignacy kreśli zasadę antropologiczną, czyli zasadę istnienia człowieka, po co jest człowiek, jaki jest cel człowieka. Człowiek jest po to, żeby Pana Boga czcił, chwalił, Jemu służył i to prowadzi do zbawienia. I taki jest cel. I to jest nazwane w ćwiczeniach duchowych fundamentem, czyli podstawą, coś, od czego się wszystko rozpoczyna. A więc jest to oczywiste, że tak naprawdę przy wszystkim chcemy, jakąkolwiek decyzję chcemy odnosić do fundamentu. Czy ona z tego fundamentu wypływa? Czy fundament jest źródłem tej decyzji? Jeżeli tak, będzie to dobra decyzja. I ta decyzja będzie mnie prowadziła do tego, żeby się do celu zbliżać. A więc proste pytania można sobie zadać. Czy to, co zamierzam wybrać, podjąć, czy to mnie zbliży do Boga? Czy Bóg sobie w tym odbierze chwałę? Czy tylko człowiek? Czy to, co zamierzam robić, czy to jest jakaś forma służby Bogu? Czy to prowadzi mnie do zbawienia? Tak naprawdę to są bardzo proste pytania, ale myślę, że warto do tego wrócić, dlatego że można szybko o tym zapomnieć. Więc dobra decyzja zawsze będzie mnie zbliżała do osiągnięcia celu. Zawsze będzie prowadziła do zgodności z celem. Człowiek jest stworzony po to, aby Boga, Pana naszego chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Czy to się przyczyni do większej chwały Boga? Czy to się przyczyni do lepszej mojej służby Jemu? Czy to się przyczyni do mojego zbawienia? Te pytania niby są proste, ale one wbrew pozorom nie są takie proste i nie ma na nie też prostych odpowiedzi. A chcemy podjąć ten trud szukania, rozeznawania, do tego jesteśmy zaproszeni. Więc to jest pierwsza rzecz, od której chcemy zacząć. Więc jeżeli coś nie jest zgodne z tym celem, no to odpada od razu. Jeżeli coś nie prowadzi mnie do celu, to po co to? Po co ta decyzja? Do czego mnie to doprowadzi? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo prosta. Rozważam argumenty za i przeciw. Myślę, że znowu Ameryka nie została w tym momencie odkryta. Bardzo proste, ale myślę, że często zapominamy o tak prostym rozwiązaniu, że możemy nad pewną decyzją usiąść, rozpisać sobie, nie wiem, nawet tabelkę czy w głowie za, jakie będą korzyści, plusy, plusy dodatnie, plusy ujemne. Jakie będą zalety i wady tej decyzji, konsekwencje. I znowu, tak jak mówię, to jest dostępne dla naszego rozumu. Każdy człowiek może dojść do tego, że taka jest droga do podejmowania dobrych decyzji. Trzecia rzecz. O niej już kiedyś wspominałem. Znowu, w swojej
istocie bardzo proste rozwiązanie. Często o nim nie myślimy, ale daje dobre rozwiązanie. A więc zadajemy sobie pytanie, co poradziłbym komuś innemu w takiej sytuacji? A więc ja mam podjąć jakąś decyzję, jakiś wybór i wyobrażam sobie sytuację, gdyby przyszedł do mnie mój przyjaciel i się mnie pyta o radę, jak byś mi poradził, jak mam postąpić. Albo przychodzi do mnie moja córka, pyta się, mamo, mój syn. Znowu, to jest bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że pozwala nam postawić się jak gdyby obok, że patrzymy na tą kwestię, wybór, decyzję, niejako z pewnego dystansu, z pewnej perspektywy i pozwala nam rzucić też inne światło na to. A więc zadaję sobie pytanie, co poradziłbym komuś innemu w tej sytuacji? Czwarta rzecz. Znowu bardzo proste. Zadaję sobie pytanie, co chciałbym widzieć, patrząc wstecz pod koniec życia. A więc w tym przypadku, jak gdyby wyobrażam sobie siebie jako już człowieka, który ma zakończyć swoje życie, jak gdyby patrzę wstecz, czy ten wybór, ta decyzja, czy patrząc z końcówki mojego życia, czy jestem z tego dumny, czy jestem zadowolony, czy uważam, że ten wybór przyniósł dobre skutki, dobre konsekwencje. A więc znowu jest tu podobny, nazwijmy to, mechanizm, że gdyby stawiam się na zewnątrz tej sytuacji, wyobrażam sobie, że jestem już u kresu swojego życia i patrzę wstecz na tą decyzję, wybór, czy jestem z tego dumny, czy ten wybór bym ponowił. No, bardzo proste, może wiele pomóc. I piąta rzecz, ostatnia, jaką chciałbym powiedzieć, myślę, że bardzo pomaga w podejmowaniu decyzji, to uzewnętrznienie jej. Uzewnętrznienie myśli, pragnień, kierunku, który chciałbym wybrać, obrać decyzji. I to może być zarówno indywidualnie w formie pisemnej, że ja to sobie zapisuję, notuję w moim dzienniku duchowym, w podręczniku, dlatego tak bardzo naciskamy, żeby notować w podręczniku, żeby prowadzić jakiś dziennik duchowy, zeszyt duchowy, to jest bardzo pomocne. Czy rozmowa z kierownikiem duchowym, ze spowiednikiem, czego to jest takie ważne? To jest ciekawy też mechanizm, że czasami jest tak, że mamy dokonać jakiegoś wyboru, jakąś kwestię i zaczynamy komuś o niej opowiadać. Ten drugi ktoś słucha i nic nie mówi. Nie mówi wybierz to, tamto, czy siamto, tylko osoba, która mówi o tym, w momencie, kiedy zaczyna to wypowiadać, ona już sama zna odpowiedź. I to jest bardzo częste doświadczenie osób, które prowadzą innych duchowo, że kiedy się prowadzi kogoś duchowo, to się tak naprawdę w większości słucha, mało się mówi. I bardzo często jest tak, że osoba, która opowiada o czymś, sama dochodzi do pewnych wniosków. Sama jest w stanie podjąć pewne decyzje, wybrać rozwiązanie dla niej dobre, najlepsze, dlatego że znowu uzewnętrzniając myśli, decyzje, pragnienia, jak gdyby staje na zewnątrz ich, potrafi spojrzeć z pewnej perspektywy dystansu. To jest bardzo pomocne. Kiedy zostajemy sami z jakąś kwestią, problemem, decyzją, wyborem, bardzo ciężko jest obiektywnie na to spojrzeć. A kiedy uzewnętrzniamy, czy indywidualnie sobie, osobiście na piśmie, czy komuś zaufanemu, doświadczonemu o tym mówimy, często sprawa staje się bardzo prosta. I w tym wszystkim bardzo pięknie na podręcznik pokazał, że kluczowa jest rola modlitwy. To wszystko, o czym powiedziałem, to ma się dokonywać w atmosferze modlitwy. Że to nie jest, oczywiście jest to pewien wysiłek rozumu, bo kiedy mam jakąś decyzję do podjęcia i rozważam argumenty za i przeciw, przyjdzie na wspólnotę czy nie, rozważam sobie, piszę.
To jest pewna praca rozumu, ale każdą decyzję chcemy zanurzyć w modlitwie. Dlaczego to jest takie ważne? Wręcz to jest kluczowe. I znowu tutaj cofamy się do początków. Jaka jest natura ludzka? Natura ludzka jest dobra, ale pęknięta. A to znaczy, że mam zaciemnione poznanie, że sam do końca nie potrafię o własnych siłach rozeznać i podjąć dobrej decyzji i dlatego potrzebuję łaski, że nawet najlepsza, najwspanialsza decyzja w moim życiu, ona nie jest moja, to nie jest moja decyzja, tylko to jest decyzja, owszem moja, ale podjęta pod wpływem łaski Bożej. I o tym mówiła Księga Przysłów. Ten fragment był w podręczniku, rozdział 3, werset 5. Z całego serca Panu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Że nawet te wszystkie punkty, o których mówiłem, to się by wydawało, jak gdyby tutaj mój wysiłek był najważniejszy. Owszem, on jest ważny, bo tu podejmuję pewien wysiłek, zastanowienie, rozważenie, pytanie, ale we wszystkim kluczowa jest łaska Boża, że to jest zanurzone w atmosferze modlitwy. I dlatego też człowiek, który prowadzi głębsze życie duchowe, które nie przeżywa swojego życia powierzchownie, jemu też łatwiej podejmować decyzje. Dlatego, że ciągle jest w kontakcie z Bogiem, w relacji. I to jest też bardzo ciekawe, że czasami coś przychodzi tak znienacka. To jest łaska Boża. Czasami na czymś myślimy, główkujemy, może nawet właśnie sobie rozpisujemy wszystkie plany, za, przeciw i nie wiemy dalej. A czasami jest tak, że pójdzie się na chwilę przed Pana, przed Najświętszy Sakrament, chwila cichej modlitwy, 5, 10 minut, 15, pół godziny i przychodzi rozwiązanie samo. To jest łaska Boża. Więc kluczowa jest łaska Boża. Łaska Boża jest koniecznie potrzebna, dlatego że natura ludzka jest pęknięta, potrzebuje łaski Bożej, żeby dobrze wybrać, żeby dobre wybory podejmować, żeby te wybory były zgodne z celem i prowadziły nas do osiągnięcia celu. Oczywiście w rozeznawaniu, że można przedobrzyć, można to sprowadzić do takiej kwestii, że wszystko będę rozeznawał i się zastanawiał. I pamiętam taki przykład, kiedy byłem na rekolekcjach ignacjańskich w Częstochowie. Akurat tak się złożyło, że chyba byliśmy we trójkę w pokoju. Oczywiście tam nie można rozmawiać w trakcie rekolekcji, ale to już był ostatni dzień. I w ostatnim dniu można, języki się rozwiązują wszystkim już i można mówić. Bo to są rekolekcje w ciszy. I pamiętam, że byłem w pokoju, też był kleryk i widzę, że on siedzi sobie przy biurku, jest taki skupiony, tak widać, że coś tak rozmyśla, rozważa, rozkminia i taki jest naprawdę poważny, skupiony, taki atmosfera modlitwy. Ja mówię, co ty tak tutaj rozważasz, rozkminiasz? A on mówi, że zastanawiam się, rozeznaję, czy kupić sobie Polar, czy nie. I on miał taką naprawdę bardzo poważną minę. Myślałem, chłopie, no weź kup sobie. No. Chodzi mi o to, że można przesadzić, że ten chłopak po prostu zrobił z tego jego decyzję życia, czy on ma sobie Polar kupić. To już bym sam poszedł do sklepu i mu kupił, masz chłopie, weź sobie. Można przesadzić, naprawdę, że nie wiem, że każdą teraz kwestię będę rozeznawać, że idę do sklepu i rozeznaję, czy kupić tam kiełbasę wawelską, czy sopocką polędwicę. Pani w okienku, co podać? Rozeznaję teraz, prawda? Można, nie o to chodzi, prawda? No po to mamy rozum, też Pan Bóg nam dał. Chodzi nam o jakieś poważniejsze decyzje, kwestie wymagające zastanowienia, wyboru, rozeznania. Więc nie chcemy też tego przedobrzyć, spłycić i no myślę, że czujemy, zobaczcie, że kiedy opowiadam ten przykład, się śmiejecie, prawda? Że wyczuwamy, że jest jakaś przesada w tym, że zabrakło roztropności, że nie potrzeba aż tak dużego wysiłku do tak błahej kwestii przykładać. I chciałbym jeszcze poruszyć pewną bardzo ważną kwestię,
która też była w podręczniku, ale troszeczkę od innej strony, bo była mowa o zmianie decyzji i o trwaniu w decyzji. I tutaj chciałbym zarysować i wejdziemy w rzeczywistość duchową w tym momencie. Chcę tylko zrobić pewien zarys i pokazać bardzo ważną zasadę, która jest fundamentalna w rozeznawaniu i podejmowaniu decyzji. Nie chcę głęboko wchodzić, dlatego że kiedyś będzie osobny podręcznik, szkoła rozeznawania duchowego i będziemy się tego wszystkiego uczyli. Ale chciałbym zarysować, że w życiu duchowym mamy dwa stany, które życie duchowe jest podobne do sinusoidy. Raz jest stan pocieszenia i strapienia. Pocieszenia i strapienia. I tak jest w kółko. Więc czym jest ten stan duchowego strapienia? To jest taki stan, kiedy odczuwamy taki brak poczucia bliskości Boga. Możemy odczuwać pewien niepokój, zmieszanie, jakąś apatię, jakiś lęk, zmartwienie, skrytość. Stan strapienia duchowego. Myślę, że potrafimy w sobie to nazwać, zidentyfikować, kiedy doświadczamy strapienia. Jest też pociecha duchowa. To jest takie doświadczenie bliskości Boga. Wtedy też mamy wielkie pragnienia poznawania Boga, służenia Mu. Mamy też w sobie taką radość, entuzjazm. Mamy w sobie szczerość. I to jest bardzo ważne, żeby uczyć się rozeznawać, w jakim jestem stanie. Czy jestem w stanie pociechy, czy strapienia duchowego. Bardzo ważne w kontekście zmiany i trwania decyzji. Dlatego, że proszę sobie to zapamiętać, po wszystkie czasy, wieki, wieków, amen, że kiedy jestem w stanie strapienia duchowego, nie podejmuję ważnych decyzji. To jest ważna zasada, kluczowa. Kiedy jestem w stanie strapienia duchowego, nie podejmuję ważnych decyzji i jeszcze jedno bardzo ważne, nie zmieniam podjętych decyzji. Prosty przykład. Wiele odejść z seminarium duchownego to są odejścia, kiedy klerycy odchodzą w stanie strapienia. Mają pewien kryzys, przeżywają strapienie i podejmują decyzję odchodzę. Bardzo złe decyzje, niektóre. Dlatego, że podjęte w stanie strapienia. Poczekaj. Strapienie minie, zobaczysz tą kwestię w innym świetle. Nie podejmuje się ważnych decyzji ani zmian pewnych decyzji w stanie strapienia. Proszę sobie to zapamiętać na całe życie. Trzeba poczekać. Strapienie nie jest wieczne. Ono nie trwa w nieskończoność. Ono minie. Pocieszenie przyjdzie. Po każdej burzy przychodzi słońce. Piękne powiedzenie. Odzwierciedla rzeczywistość też życia duchowego. A więc jeszcze raz powtarzam, kiedy jesteśmy w stanie strapienia, nie podejmujemy ważnych decyzji i nie zmieniamy podjętych wcześniej decyzji. Kiedy przychodzi strapienie, może przyjść taka myśl, a żeby już sobie dać spokój ze wspólnotą na przykład. A już mnie to denerwuje. Ciągle to samo. Te same gęby, to samo. Te same piosenki śpiewamy i coś tu każą się modlić. Mogą przyjść takie myśli. Zobaczcie, jak wiele osób odeszło ze wspólnoty. Znacie ich, spotykacie ich. Wiele z tych osób podjęło bardzo pochopne decyzje. Nie wytrwało. Zmienili decyzję, ale pytanie, czy to było zgodne z celem, czy tą decyzję podjęli po namyśle, czy rozważyli za i przeciw, czy po prostu się nie chciało, czy po prostu kilka razy mnie nie było, a już szkoda przychodzi, bo straciłem kilka tygodni. Więc to jest nasza codzienność. Ten przykład, ten tydzień jest naprawdę bardzo życiowy. I chciałbym, żebyśmy uczyli się też tego rozpoznawania stanów wewnętrznych. Tutaj weszliśmy już na teren duchowości, życia duchowego, stan strapienia, pociechy duchowej. Nie chodzi, to jest znowu subtelne rozróżnienie, nie chodzi o psychiczny stan, chodzi o stan duchowy. Będziemy się uczyli to rozpoznawać wszystko. Ale jeszcze raz, po raz, nie wiem, dziesiąty powtórzę, że kiedy jesteśmy w stanie strapienia, nie podejmujemy ważnych decyzji i nie zmieniamy podjętych decyzji. A więc kiedy jest strapienie, nie mówię, że rzucam wspólnotę, tylko co robię? Czekam. Przyjdzie pociecha, przyjdzie na spotkanie. O, jak miło, że te buźki znowu. Jak wspaniale. A buźki te same.
po prostu przyszło pocieszenie duchowe. Więc uczymy się tego, to jest niesamowicie ważna zasada. Już, moi drodzy, kończąc, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. To znaczy, że kiedy mamy w sobie szczere pragnienie pójścia za Bogiem, służenia Mu, oddawania Mu swojego życia, kiedy decyzje, które podejmujemy, naprawdę są podejmowane w takiej prostocie oddania tego wszystkiego Bogu, to nawet kiedy ta decyzja może być obiektywnie zła, to Bóg z tego wyprowadzi dobro. Dlatego, że Bóg daje nam wielką przestrzeń wolności, poprzez to uczy nas odpowiedzialności i On jest Panem. On wyprowadzi dobro. Kiedy człowiek w prostocie, szczerości podejmuje pewną decyzję, tak naprawdę może do końca nie wiedząc, czy to jest dobre dla niego, czy to będzie lepsze, ale oddaje to Bogu, Bóg wyprowadzi z tego dobro, dlatego że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I Bóg nie robi ze mnie marionetki jakiegoś robota, tylko daje mi przestrzeń wolności, daje mi rozum, daje mi duszę, umiejętności rozpoznawania. Wszystko po to, żeby rozpoznawać większe dobro. A nawet kiedy nie uda mi się to, ale ciągle chcę, szukam, szczerze to robię, Bóg sobie z tym poradzi i z tego dobro wyprowadzi, bo jest Bogiem i panuje nad całym światem, nad całą rzeczywistością.